No więc tak, no, powiem może troszkę na przekór, że mimo zwycięstwa no nie był to nasz najlepszy mecz piłkarsko biorąc pod uwagę. Natomiast na pewno wygraliśmy ten mecz dzięki temu, że dzięki walce. W ogóle był to mecz walki. No i w końcówce szczęście uśmiechnęło się do nas, mogło być odwrotnie. Także no cóż, przy tej pogodzie, w tych warunkach, prawda, przy przeciwniku, który no, z pełną determinacją dążył do zwycięstwa. No ciężko się było spodziewać tutaj wielkiego widowiska, natomiast myślę, że no, w sumie oba zespoły pokazały duże zaangażowanie, dużo walki na boisku. To tyle mogę ocenić ten mecz w ten sposób. Przegraliśmy mecz, którego nie mieliśmy prawa nawet zremisować. Myślę, że w pierwszej połowie oprócz skuteczności do niewielu rzeczy chyba można było się przyczepić w naszej grze. W drugiej połowie natomiast no ta nerwowość, która dała znać o sobie i w meczu z Wejherowem w końcówce i tutaj była widoczna. Ja uważam, że dążyliśmy za wszelką cenę do zwycięstwa w tym meczu i nikomu w szatni nie odmówię tego, że chciał. Czasem po prostu brakuje, czasem brakuje umiejętności. Szkoda, bo sami sobie zabraliśmy jeszcze cień szansy przed ostatnią kolejką, więc no nic mądrzejszego nie wymyślimy. Skupiamy się już na tym, co czeka nas za dwa tygodnie. Niczego jeszcze w tym roku nie przegraliśmy i chcę to mocno podkreślić. Ja wierzę w ten zespół i wierzę w to, że możemy w barażach pokazać się z dobrej strony. Dziękuję.